Rozpoczął się już czas wakacyjny, ale wiemy, że zawsze Bóg jest z nami. On jest tym, który nieustannie swoją wierność objawia. Dlatego też ten dzisiejszy dzień, piątek w 12 tygodniu w ciągu roku, jest obdarzony tym słowem, które Kościół nam podał w tej Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus szedł z góry, postępowały za nim wielkie tłumy, a oto zbliżył się trędowaty, upadł przed nim i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Takie słowo dzisiaj dostajemy. Słowo z wielką właśnie nadzieją. Mamy różne choroby. Choroby na duszy, na ciele. Jezus jest tym, który chce nas uzdrawiać. Ale też miejmy zawsze taką ufność, żeby do Niego wołać: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wiemy, że wielu z nas przystępuje do sakramentu spowiedzi, kiedy uznamy się za grzeszników, kiedy ten trąd grzechu już jest nie do udźwignięcia. Wtedy mówimy: Panie, zgrzeszyłem. Jesteśmy oczyszczeni Jego miłosierdziem. Bo taki jest Bóg, który chce, bądź oczyszczony. On chce, On nie warunkuje. Jeśli ukochasz, jeśli będziesz dobry, jeśli będziesz posłuszna wszystkim zadaniom, które masz w życiu, nie. On zawsze chce nas uświęcać, chce nas obdarzać miłosierdziem. I On jest tym, który oczyszcza, zbawia. On jest po prostu Zbawicielem. I niech właśnie w dniu dzisiejszym, czy jesteśmy teraz o poranku, czy wieczorem, niech to Jego zbawienie objawi się w naszym życiu przez dobre czyny i dobre uczynki.